Cześć, witam Was z garażu. Ja jestem Gajowy, to jest kanał Gatech 3D. I dzisiaj będziemy sobie testować te właśnie karabinczyki. One mają różną gęstość, to znaczy w różnym wypełnieniu oraz ilości obrysów drukowałem te karabinczyki, tak samo jak z różnych materiałów. Będziemy je testować, kiedy się zerwą, przy jakim obciążeniu. Tym razem mamy lepszą wagę, do 300 kg, także powinniśmy mniej więcej wiedzieć, kiedy się zerwą. Mamy też kamerę, która buforuje powtórkę w 1000 klatkach na sekundę, więc zobaczymy, w którym momencie to nastąpi. Teraz zobaczycie klip, który był na miniaturce, który pokazywał, kiedy wpadam do wody, kiedy się zrywa karabinczyk, bo czy mnie utrzyma, czy też nie. Nauczymy się z tej historii jednej bardzo ważnej rzeczy. To znaczy, miałem więcej szczęścia niż rozumu, bo nie straciłem ani jednego oka. Dlatego tym razem zastosujemy okulary ochronne na wszelki wypadek. Miałem szczęście, bo gdyby ten karabinczyk się złamał i trafił mi prosto w oko, to prawdopodobnie miałbym problem. Trzymają. Trzyma się. Ty się trzymają. To się nie powinny. Nie wiem. Dlatego nie róbcie tego w domu, w ogóle nigdzie tego nie róbcie i teraz zrobimy sobie test. Mamy trzy materiały, PLA, PETG oraz ASA. Zobaczymy, który będzie najmocniejszy, który się kiedy zerwie. Będziemy oceniać, kiedy on się otworzy lub kiedy pęknie. Będziemy nagrywać powtórkę i zobaczymy sobie, jak to wygląda. Wybrałem ten jeden typ karabinczyku i też chciałbym, żebyście wiedzieli, że bardzo mnie to boli, że drukuję coś totalnie po to, żeby to zniszczyć, bo nie lubię marnować filamentu, nie lubię go wyrzucać, więc mam wrażenie, że jeżeli ten film będzie miał, że tak powiem, przeciętny odbiór, to nie będę już robił takich filmów, bo jakby nie chcę zaśmiecać naszego środowiska jeszcze bardziej, więc i tak zbieram wszystkie moje nieudane wydruki z nadzieją na to, że kiedyś uda mi się ogarnąć recykling. Dlatego zobaczymy, jak to wyjdzie. Robię to po to, żeby się przekonać, jak wytrzymałe są te materiały w prawdziwym życiu i mam nadzieję, że Wy też z tego wyniesiecie troszeczkę więcej informacji. Dlatego przejdziemy teraz do zrywania. Ciekawe jest to, że poddał się karabinczyk aluminiowy, który był tutaj 50 kg i się otworzył, więc ciekawe, ciekawe. Nie wiem, czy to już nie jest koniec. 85. Ciekawe jest bardzo to, że te karabinczyki urywają się, to już jest drugi, który mi się urwał w tym miejscu, w bardzo dziwnym miejscu. To jest dokładnie tutaj i drugi urwał się dokładnie tak samo. Puściło w nieoczywistym miejscu, bo myślałem, że słaby punkt będzie gdzieś tutaj albo tutaj, a on się po prostu tutaj poddał, się rozerwał tak. Niestety nie zdążyłem zarejestrować, kiedy to się stało, więc teraz spróbujemy jeszcze raz z PLA. To było 4 obrysy 50, więc to mamy chyba. To mają więcej obrysów. 7,5 kg. Tu już mamy 76, 80. O, tym razem zdążyłem chyba. 81 kg.
No, ten walnął dobrze. Na milion kawałków. Zobaczymy, kiedy PETG się podda. Już się naciąga, ale dalej trzyma. Mamy 85, 90, naciąga się, ale się trzyma. 102, nieźle. Ale cały czas już przy tych 100 zaczyna się mocno naciągać. Teraz strzeli pewnie. Mocno się naciąga, co? No i niestety się po prostu otworzył. Przy 100 kg, bo się naciągnął mocno, więc PETG zawsze będzie troszeczkę bardziej elastyczny, prawda? To lecimy. Akrylostyren jest dużo mocniejszy, ale widzę, że już coś zaczyna, 40 kg i zaczynam coś wpuszczać. Przy 40, a rozwarstwił się. Czyli po prostu bardzo słabo wiąże. No i niestety to wszystko. Przejdźmy teraz do 8 obrysów i 100% wypełnienia. Wcześniej mieliśmy 4 obrysy i 50% wypełnienia. Więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie z wytrzymałością teraz. Czy to coś faktycznie dało, czy też nie. 130. No i strzeliło, no, bardzo mocno strzeliło. PETG obstawiam, że powinien wytrzymać troszeczkę więcej teraz, jak ma 100% wypełnienia. ...120... ...130... No ale już się naciąga, już widać, że przy 140 już jest jakby... No i tu już mi chyba lewarek się skończył, z tego co widzę. Otworzył się, po prostu się otworzył. Tak samo się otworzył jak w przypadku mniejszej ilości obrysów. Nie zmienia to faktu, że i tak jest to trochę bezpieczniejsze niż PLA. Dobra. I ostatni karabinczyk, czyli ASA 8 obrysów 100% wypełnienia. Zobaczmy sobie, jak to wyjdzie. 80 mamy, ale już... O, no i się otworzyło dosyć szybko. Nie wiem dokładnie kiedy, ale naciągnął się po prostu ten akrylostyren. Ciekawe jest to, że on dalej działa. On się trochę naciągnął. Ja go jeszcze raz tutaj wsadzę. Jestem ciekawy, co się stanie. Czy on znowu wytrzyma 40 kg, czy jest do użytku dwukrotnego? Chyba nie, bo już pękł. Ale nie, ma 75 kg, ale numer. Widzicie to? Replay. 80. I znowu się otworzył. Czyli po prostu mamy dosyć ciekawą tutaj zależność. On się nie niszczy, nie pęka, nie urywa się. Trochę się rozwarstwił, bo to widać tutaj, że się rozwarstwił, ale on dalej działa. Dalej można go zamknąć, dalej go można użyć do jakichś pierdół i nie jest tak źle, powiem wam szczerze. No, natomiast PETG niestety, ale trochę tutaj jest już naruszony. Zobaczmy sobie podsumowanie. Jest to dosyć ciekawe. Zrobiłem kilka wykresów i zaraz je omówimy. Po pierwsze, waga zerwania w kilogramach. Im więcej, tym lepiej, czyli bardziej wytrzymały filament. I tutaj mamy dwa wykresy, 4 obrysy 50% wypełnienia oraz 8 obrysów 100% wypełnienia. Na pierwszy rzut oka widać, że różowy PLA oraz brązowy PETG wypada najlepiej przy 4 obrysach i 50% wypełnienia. Mieliśmy tutaj zerwanie, srebrny miał 82 kg, różowy 101, brązowy 103 i ASA tylko 52. I tutaj prawdopodobnie ASA miałoby lepszy wynik, gdybyśmy mieli lepszy wydruk. To znaczy prawdopodobnie miałem złe ustawienia, może było
Za zimna dysza może była, nie jestem pewien. Myślę, że trzeba by było poprawić ten test, szczególnie, że mieliśmy tylko dwie próbki, po jednej na każde ustawienie drukowania, więc to jest troszeczkę mało, żeby mieć jakieś dane statystyczne. No ale też mieliśmy problem z nagrywaniem w zwolnionym tempie, bo okazało się, że za wolno naciskałem nagrywanie i niektóre klipy się nie nagrały, to znaczy nagrały się już po fakcie. Na szczęście całe nagranie, jak widzieliście, pokazywało nam dokładne wartości. Przy 8 obrysach i 100% wypełnienia najlepiej wypadł PETG, ale zaraz za nim był Prusament Srebrny PLA, czyli PETG miało 155 kg, a PLA miało srebrny 150 kg, czyli 5 kg różnicy, z tym, że pamiętajcie, że PLA eksplodowało, a PETG się po prostu otworzyło, więc tutaj mamy dosyć dużą różnicę bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o różowy, to było tylko 130, a pomarańczowy 93, czyli po prostu mamy jakieś tam lepsze wyniki przez to, że mamy 100% wypełnienia i 8 obrysów, ale zaraz zobaczymy dokładnie, dlaczego tak też wychodzi to. Może nie dlaczego, ale co jest lepsze. No i tutaj waga modelu w gramach. Im mniej, tym lepiej, czyli im mniejszy, im lżejszy model, tym lepiej. Jak widzicie, przy 4 obrysach 50% wypełnienia najwięcej ważył PLA różowy, z botline'u ważył 20 gram. I teraz pytanie brzmi, dlaczego Prusa Slicer stworzył modele, które teoretycznie przy tych samych obrysach, tym samym rozmiarze i tym samym wypełnieniu jest aż taka rozbieżność w wadze. Podejrzewam, że po prostu chodzi o gęstość materiału. Tutaj na przykład PLA różowy z botline'u miał największą gęstość, a ASA pomarańczowy miał najmniejszą gęstość. Zresztą ten wykres wygląda prawie tak samo przy 8 obrysach i 100% wypełnienia, więc praktycznie tutaj musi o to chodzić, a nie o ustawienia slicera. Jak widzicie, różowy był najcięższy, później był PETG 19, 18 PLA srebrny i 15 gram ważył pomarańczowy ASA przy 4 obrysach 50% wypełnienia. Natomiast jeżeli chodzi o 8 obrysów i 100% wypełnienia, to tutaj mieliśmy tak, różowy 25 gram, PETG oraz PLA srebrny 23 i 23, najmniej 19 ASA. Takie mamy różnice. Teraz wejdźmy na kolejny wykres, to jest stosunek wytrzymałości do wagi. Im więcej, tym lepiej. Czyli im więcej wytrzymał filament i im mniej ważył, tym mamy jakby lepszy materiał. Więc im większa ta wartość, tym lepiej. No i tak, w obu przypadkach PETG wychodzi najlepiej. Tutaj mieliśmy nieznaczącą przewagę pomiędzy PLA, natomiast PETG wychodzi dużo lepiej od różu i od srebrnego prusamentu, no i dwa razy lepiej od ASA. A tak już mówiliśmy, prawdopodobnie błędy druku. Ale zakładamy, że tak to wychodzi, bo wydruk przy 8 obrysach i 100% wypełnienia wyglądał dużo lepiej, a i tak wyszedł najgorzej, więc obstawiam, że ASA jednak się do tego nie nada. Dalej, PETG brązowy przy 8 obrysach 100% wypełnienia również wygrywa, natomiast tutaj PLA, srebrny prusament, już wyszedł dużo, dużo lepiej niż różowy przy 8 obrysach i 100% wypełnienia. Więc jakby wchodzimy tutaj w temat, który PLA jest lepszy. I zaraz Wam wytłumaczę, jakie są moje podejrzenia do tych dwóch filamentów. No i ostatni wykres, stosunek ceny do wytrzymałości. To znaczy, im tańszy filament, im więcej wytrzymał, tym lepiej. Czyli im wyższy ten wykres, tym lepiej. No i przy 4 obrysach i 50% wypełnienia różowy wyszedł najlepiej. Wychodzi najtaniej po prostu i wytrzymuje najwięcej w tej cenie. Był najtańszy ten filament, nie ukrywajmy, bo PLA różowy botline kosztował 80 zł za kilogram, srebrny 120 zł za kilogram, PETG brązowy wychodził 95 zł za kilogram, no i ASA wyszło 100 zł za kilogram, więc ceny są bardzo do siebie zbliżone, natomiast ta wytrzymałość też daje nam tutaj troszeczkę, lepiej nam to obrazuje po prostu, który filament do czego się bardziej nadaje. No ale przy 8 obrysach i 100% wypełnienia już PETG wychodzi najlepiej. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, wychodzi najlepiej i o cenę wychodzi najlepiej, więc jeżeli chcecie drukować tego typu rzeczy mechaniczne, no to ja bym szedł w PETG.
Od producentów też to się może różnić tak naprawdę, bo im lepszy PETG, tym więcej wytrzyma, więc później jest jeszcze kwestia testowania każdego filamentu, każdego producenta, żeby wiedzieć, który jest najlepszy, ale materiałowo widzimy, że po prostu PETG do tego się nadaje najlepiej. Jeżeli byśmy mieli jeszcze jakiś tańszy PLA, tak, tutaj mamy 8 obrysów i 100% wypełnienia, to jednak cenowo wychodzi lepiej kupić tańszy filament, jeżeli zależy nam na przykład ilości, a nie na tej wytrzymałości aż tak bardzo, a jeżeli nam zależy na wytrzymałości, to musimy zapłacić więcej za filament. No i też teraz przychodzi kwestia tego, dlaczego na przykład mamy porównanie różowego filamentu i srebrnego filamentu. Albo inaczej, robimy różowy i PETG. Zauważcie, że PETG on się naciągał i otwierał. Tutaj nic nie pękło, nic nie eksplodowało tak naprawdę, tylko po prostu on się tak mocno naciągnął, że się otworzył. Więc tutaj mamy troszeczkę łatwiej, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, bo po prostu coś się otworzy i tyle. Nic nam nie wystrzeli nigdzie, nie będzie takiego dramatu. I teraz tutaj mamy różowy PLA z Botline'u, gdzie zastanawiałem się nad tym, bo tutaj mamy 50% wypełnienia, a tutaj mamy 100% wypełnienia. I oba te przypadki były takie, że on się mocno naciągał, a dopiero później pękł. No i teraz, dlaczego tak się stało? Szczególnie to widać tu u góry, że on się mocno naciągał, a potem dopiero pękł gdzieś na dole. Gdzie w przypadku PLA z prustamentu mieliśmy typową po prostu eksplozję. Tutaj nie było naciągania się za bardzo, po prostu było naciąganie do 150 kg i później bum, rozerwało cały ten karabinczyk. Nie było w ogóle śladów naciągania nigdzie. Więc porównując sobie różowy PLA, tutaj mamy akurat ten srebrny i tutaj patrzę właśnie, nie ma nigdzie śladu, żeby coś się naciągało. Tutaj nawet nie zmienił kolor ten filament nigdzie tam, gdzie miał pęknąć. Po prostu było czyste pęknięcie, równe czyste pęknięcie. A tutaj mamy to naciąganie. I porównując te różowe PLA do PETG, możemy stwierdzić, że w tym filamencie jest po prostu więcej glikolu. Bo glikol sprawia, że filament jest miększy i bardziej płynny. Więc to też jest troszeczkę tańszy materiał, powiedzmy sobie szczerze. I to też by jakby sprowadzało mnie do konkluzji z poprzedniego odcinka, gdzie porównywałem te filamenty. Dlaczego PLA różowy tak pięknie przepływał przez tą dyszę high flow? Dlatego, że ma więcej glikolu. No i tutaj mamy drugi jakby dowód na to, że tego glikolu będzie troszeczkę więcej w tym PLA. Nie wiem dokładnie ile, musielibyśmy to wysłać na jakieś badania, ale po prostu to są takie oczywiste rzeczy mówiące nam, że w tym tańszym filamencie będzie więcej glikolu, a w tym droższym filamencie będzie mniej tego glikolu albo praktycznie w ogóle go nie będzie, żeby po prostu ten filament był kruchy, twardy i żeby był bardziej wytrzymały na uderzenia mechanicznie, gdzie PETG z dużym dodatkiem glikolu będzie bardzo elastyczny i będzie bardziej podatny na deformację niż pęknięcia. Jeżeli Was interesuje porównanie tych filamentów w dysze high flow, no to na pewno zobaczycie to w moim poprzednim odcinku, który znajdziecie tutaj. Ja już dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że wpadniecie też do partnera mojego kanału 3DEDU.pl. Mają tam sklep oraz wiele artykułów z drukowaniem 3D. Ja już się z Wami żegnam, zapraszam do subskrypcji. I mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!